Co było, co jest i co będzie. Witam serdecznie kochanych Państwa na moim kanale i zapraszam na wróżbę z tarota klasycznego. Dzisiaj używam klasycznej stali tarota von White, Rider White'a i zobaczymy, kochani, co pokaże nam tarot. Więc chciałam powiedzieć, że są dzisiaj dwie grupy do wyboru zaraz. Chciałam Was powitać serdecznie, kochani Państwo, i powiedzieć, że dziękuję Wam za Waszą obecność, komentarze, lajki, subskrypcje i zapraszam, byście więcej, jeszcze więcej subskrybowali z dzwoneczkiem u góry, by nie ominąć moich żadnych filmików i premierek oraz pisali komentarze, jak te wróżby z Wami, z Waszą sytuacją, z Waszą historią rezonują. Bardzo to dla mnie ważne, ponieważ widzę sens nagrywania nowych tematów i tak dalej. Więc komentujcie, nawet dajcie smajlik, czy jedno słowo, dwa słowa, jedno zdanie. Ta cała Wasza tutaj obecność, aktywność i wymiana energetyczna jest bardzo dla mnie ważna, najważniejsza wręcz, ponieważ muszę poczuć Waszą obecność, a nie nagrywać tylko na zasadzie sztuka dla sztuki, prawda? Kochani, proszę też o lajki z kciuczkiem w górę i zapraszam Was na wróżby indywidualne, które odbywają się na podstawie Waszych dat urodzenia i zdjęć, Waszych pytań osobistych do Waszych problemów. Więc napiszcie mi e-maila, jeśli potrzebujecie taką wróżbę indywidualną, a ja napiszę Wam o warunkach takich wróżb. Oczywiście mój e-mail adresowy wyświetlam w moim filmiku oraz znajdziecie mój e-mail pod filmikiem oraz w komentarzach. Zapraszam. Teraz, kochani Państwo, mamy dwie grupy do wyboru i dam Wam dwa kamienie szlachetne do wyboru. Pierwszy kamień to ametyst fioletowy i druga grupa, drugi kamień to kwarc cytrynowy. Więc wybierzcie sobie, który kamień lubicie lub Wam przyciąga oko po prostu. I zaczynamy od pierwszej grupy, czyli ametyst. Co było, co jest i co będzie. 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 Co jest i co będzie. Pierwsza grupa. W temacie karty mamy 9 buław, czyli na spodzie tarota pokazuje nam się ta karta, która oczywiście już chce powiedzieć nam, że mamy jakąś w sobie rezygnację, zmęczenie, coś dobiegło końca, jesteśmy wykończeni, ciężko nam, jakiś balast, niby się bronimy, ale jakoś obciążenia tutaj są widoczne. Obwarowaliśmy się tutaj, jak widzicie na tej karcie, tymi buławami, jak jakimś murem lub jakąś siatką obronną. I tutaj tak jakbyśmy czekali na wroga z buławą w ręku, jak podejdzie, nie daj Bóg, do obrony, tak? Więc jakbyśmy po prostu czegoś się obawiali, nie wiem, coś się wydarzyło lub bali się jakichś, nie wiem, wrogów, napastników, którzy nas zaatakują, chcemy się bronić. Ciężko nam. Taki jest jej temat, się pokazał. Co było?
Była jakaś wojna, jakaś kłótnia. Tutaj jest karta wojny, piątka mieczy, ostra karta. Piątka mieczy to karta kłótni, sprzeczek. Udowadniamy sobie i komuś rację. Walka, czyli walczymy. I mamy jakieś silne ego, tak, które chce, byśmy tutaj mieli rację. Tutaj są jakieś kłótnie, po prostu sprzeczki, wymiana ostra, bardzo zdań, ostra jak miecz, tak? Czyli być może ktoś was i wy kogoś zraniliście słowem lub jakimś czynem, lub była jakaś sytuacja tutaj taka waleczna. Także była kłótnia, wojna, sami poszkodowani tutaj są na tym zdjęciu, na tej karcie. Co jest? Ósemka monet. Ósemka monet jest pracowitością, skupieniu się na pracy. Pracy, którą musimy wykonywać dobrze, sumiennie, pilnie, rzetelnie. Cała koncentracja i fokus jest na naszej pracy. Czyli tutaj to, co jest teraz, albo zastanawiacie się, macie lęki jakieś odnośnie pracy, albo po prostu zapomnijcie o tych kłótniach, sprzeczkach, skupcie się po prostu na sobie, na swojej pracy, by no, najnormalniej w świecie nie stracić, tak? Być może były tu jakieś kłótnie też w pracy lub w związku. Więc jeśli na przykład w pracy, to skupcie się tutaj pilnie na swoich zadaniach, na wykonywaniu tych zadań rzetelnie. Natomiast jeśli była kłótnia w związku, w relacji, to teraz powinniście pracować nad tą relacją w ten sposób, żeby po prostu ta relacja była znowu harmonijna, dobra. Także praca nad związkiem jest potrzebna również. Czy praca w rodzinie, tak? Jeśli jesteście rodziną, małżeństwem. Co będzie? Co jest ważne, tak? Co będzie? I tu się pokazuje karta pustelnika. To jest dziewiąta karta wielkich arkan. I to, co będzie, to jest, musicie poszukać rozwiązania na ten konflikt, na tą kłótnię, sprzeczkę. Tutaj musicie w samotności, czyli wycofać się, zdystansować do tej kłótni, do tych turbulencji i poszukać tutaj, widzicie, jakiejś drogi, by rozwiązać ten problem lub by po prostu tutaj było lepiej, by się pogodzić, by znowu nastąpiła harmonia i balans, by rozwiązać te problemy i tutaj powinniście to wykonać z dystansem i z mądrością, czyli z taką mądrością mędrca lub starszego człowieka, tak? Który szuka drogi wyjścia jakby z tych problemów, tak? I potrzebujecie tutaj czasu, dystansu do tego konfliktu, by to rozwiązać. Oczywiście mędrzec, starszy, doświadczony mędrzec, znajduje tutaj, widzicie, z światłem chodzi, szuka rozwiązania, metaforycznie oczywiście, znajduje rozwiązanie na każdy problem. Potrzeba to jednak czasu i skupienia, koncentracji i mądrości. Dziękuję grupie pierwszej i zapraszam serdecznie grupę drugą. Grupa druga to kwarc cytrynowy. Więc co było, co jest i co będzie? Co było, co jest, 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 co będzie?
co będzie. O lala. Kochana grupo druga. Więc tutaj pokazuje się w przełożeniu kart Tarota As Kielichów. As Kielichów mówi już, sugeruje nam, że chodzi tu być może o sprawy miłosne, sprawy związku emocjonalne. Coś nowego, jakieś emocje, jakaś miłość, którą poczęliśmy na nowo, ewentualnie dotyczy to Waszego związku, Waszego partnera lub nowego, poznanego nowego partnera lub partnera, którego poznacie. Partnera, partnerka, oczywiście w zależności od płci, odwróćcie to sobie. Chodzi tutaj o miłość, tak? Ponieważ tutaj szansa jakaś na no, nową miłość, nowe emocje, nowe uczucia. I teraz co było? To, co było, czyli to, co było teraz tematem, to jest jakaś zmiana, przemiana w Waszym życiu, tak? By coś się zmieniło radykalnie na lepsze. Być może się coś nie układało w miłości, w emocjach i chcecie zmiany radykalnej i też chcecie kogoś poznać lub chcecie z przeznaczenia, tak? Związku jakiegoś, jakiegoś partnera, by w końcu było dobrze. Tak, czyli byliście podwozem, teraz chcecie być na wozie, chcecie, by sytuacja się odwróciła szybko i konkretnie. To, co jest, to jest potrzeba zaczęcia wszystkiego od zera. Tak? Tutaj karta głupca, czyli zakończenie całego cyklu i rozpoczęcie cyklu nowego etapu, nowej fazy od zupełnego zera. Karta zerowa Wielkich Arkan, czyli zaczynamy naszą drogę, naszą wędrówkę od początku, od samego początku. I tutaj to, co jest teraz, to jest potrzeba zaczęcia od nowa jeszcze raz, po tej zmianie. To, co będzie, to no, karta Was, myślę, ostrzega, ponieważ jest karta diabła. Może być ewentualnie jakaś manipulacja, jakaś zależność od partnera, partnerki, uzależnienie czy emocjonalne, czy tutaj właśnie zbyt duże emocjonalne manipulacje, by Was tutaj zniewolić wręcz, tak, emocjonalnie. Uwaga też na wszelkie jakieś uzależnienie od seksu, jakiś seks po prostu silny, gdzie jest na przykład między Wami chemia wyczuwalnie silna, jakaś magnetyczność, żeby tutaj nie była też manipulacja poprzez seks, żeby nie było właśnie tutaj też takiego seksu, powiedzmy tylko związku opartego na seksu, na seksie, który jest perwersyjny, jakiś no złudny po prostu, no bo miłości nie ma, tylko jest właśnie jakiś potężny, tak, pociąg seksualny. Więc to też uwaga, żeby się od tego nie zniewolić, tak? Ponieważ tu mamy Adama i Ewę, którzy są opętani. Opętani i na zawsze już łańcuchem skuci ze sobą. Więc jest to takie opętanie, uzależnienie od siebie, tak? Także uważajcie na wszelkie, proszę Was, manipulacje w przyszłości od tego partnera, na wszelkie jakieś takie toksyczne również aspekty w związku. Tak, bądźcie tutaj wyczulone, ponieważ tutaj karty Was przestrzegają. Jeśli już wyczuwacie u Waszego partnera, któremu dacie szansę jeszcze raz, zaczniecie z nim wszystko od początku, jakąś wielką chemię, tak, no to uważajcie, by się od tego naprawdę totalnie nie uzależnić. No uważajcie też na używki, tak, na jakieś nałogi, tak, żeby tutaj no, z miłości nie popełnić jakichś ogromnych błędów, tak, czyli nie wiem, nałogi, zazdrość, zdrada, kłamstwa. Tutaj wszystko oczywiście to symbolizuje ta karta diabła, więc uważajcie, niejako przestrzega Was Tarot, by nie popaść tutaj w taką ekstremalną zależność od partnera, by zachować swoją suwerenność i jeszcze zimną głowę, tak? Także taka karta dla grup, takie karty, tutaj taka wróżba dla grupy drugiej. Dziękuję serdecznie dwóm grupom, dziękuję wszystkim słuchaczom, którzy są tutaj obecni. Oczywiście zapraszam jeszcze raz do subskrypcji. Subskrybujcie dzwoneczkiem u góry, a nie pominiecie żadnych moich filmików z wróżbami dla Was. I zapraszam też na wróżby indywidualne. Do usłyszenia
już wkrótce.